Gimnazjalna 2D zaczęła już w UF. Nina nie poszła na lekcję. Zamknęła się w szatni i po raz kolejny się tnie. Dziewczynka boi się, że nie zda do następnej klasy i że zawiodła swoich ambitnych i wykształconych rodziców. Trupcie, trzymaj odległość. Trzymaj odległość. Agnieszka. No, tutaj. Krążenia ramion w przód, hop. Nina, która jest godzina? Przepraszam. Jesteś spóźniona. Bożena, a ty? Przepraszam. Krążenia ramion w przód, hop. Dobra, każda bierze piłkę lekarską. No, ale gazem, Olka! I ustawiamy się na linii. Na zbiórce. Hop, kto nie ma piłki? Aga, ściągnij łańcuch. Ściągnij łańcuch, od tego zaczniemy. Uwaga, rzucamy. Ola, proszę. I raz. I Patrycja, świetnie. Dobrze, Agnieszka, niżej na nogach. Dobrze, Karola, trzymaj mocno piłę. Nina. Nina nie radzi sobie z rzucaniem ciężką piłką, bo jej poraniona ręka mocno krwawi. Nauczyciel zauważa, że coś jest nie tak. Agnieszka, weź piłkę. Ustawiamy się i jeszcze jedna seria, dobra? Chodź. Co tu masz? Nic. Co ci się stało? Pokaż mi rękę. Nic ci nie stało. Pokaż mi rękę. To jest krew? Nic takiego, nie. Co się stało? Nic ci nie stało. To pokaż nic rękę. Takiego, nie. To jest krew? Nie. Skaleczyłaś się? Nie. Nina, chodź, idziemy do higienistki. Dziewczyny, odkładamy piłki i biegamy w kółko. Jasne? Ostatnie trzy kółeczka. Proszę, a my idziemy do higienistki. Biedna Nina, ale co jej do głowy strzeliło, żeby się ciąć? Wiem, że ma ostatnio dużo problemów, no ale bez przesady. Dobrze Dudziak zobaczył tą krew. Jej naprawdę trzeba pomóc. Nina, pokaż mi tę rękę, muszę... Nie. Muszę to zdezynfekować, Nina. Rozumiesz? Ale ja już mówiłam, nic mi się nie stało i nic Nina, nie trzeba Nina, to robić. Skąd ta krew? Higienistka chce opatrzyć rękę Niny, ale nastolatka za wszelką cenę próbuje ukryć ślady po cięciach. Nina, bardzo cię proszę. Posłuchaj, i tak się dowiemy, będziemy musieli zadzwonić do twoich rodziców. Pokaż te ranę. Nie, to moja sprawa, co robię. Nina, ale my się o ciebie troszczymy, nie rozumiesz tego? Podwiń rękę, już. Pokaż. Szybko. No, daj. Dobrze, chodź, opatrzymy. Siadaj. Ja zaraz wracam. Mhm. Dobrze, połóż rękę. Teraz troszkę zaszczypię. Uwaga. Już, już. Mhm. Już, już. Daj rękę. Biedna dziewczyna. Muszę zgłosić to jej wychowawczyni, żeby porozmawiała z rodzicami. No bo, a z drugiej strony, jak to możliwe, że oni nic nie wiedzą? Tnę się. I co z tego? To moja sprawa. Nikomu nic do tego. Wszyscy mają tylko jakieś pretensje. Każdy się mnie czepia. Niech mi już dadzą spokój. Jak to, Tomasz? Co ty mówisz? Nina się okaleczy? Tak, wiesz co, musiała to zrobić przed lekcjami, bo rany są jeszcze świeże. Ale rozmawiałeś z nią? Coś mówiła? Nie, w ogóle jest wystraszona i zamknęła się w sobie, nic nie mówi. Biedne dziecko, jest tak przeciążona zajęciami dodatkowymi, że nie ma czasu na naukę. A gdzie są rodzice? Gdzie są rodzice w takich chwilach? Chcą, żeby była wszechstronna. W głowach im się poprzewracało. Słuchaj. Mi się to w głowie nie mieści zresztą. Zadzwonię zaraz do jej ojca. Dzięki. Ania, zaczekaj. Odwal się. Anka. Mieszko chce przeprosić Anię. Głupio mu, że zaprowadził kolegów do klubu, w którym nastolatka się rozbiera. Ania jest załamana, bo wie, że chłopcy nagrali film z jej występu. Naprawdę, ja trochę przegiąłem. Trochę? Co ty nie powiesz? Mój brat to widział. Wiesz, co to znaczy? Wiem i obiecuję ci, że stanę na głowie, żeby to jakoś odkręcić. Jasne. Do drugiego dzwonka cała szkoła będzie wiedzieć. Dziękuję ci bardzo. Ania, przepraszam cię. Nawet nie chcę myśleć, co będzie, jak do nauczycieli dojdzie, że tańczę i rozbieram się za pieniądze. Albo co gorsza, do rodziców. Boże, mam ochotę zapaść się pod ziemię. Ej, co wy tu robicie? Tymczasem film z występem Ani robi furorę wśród uczniów. Mieszko jest zły na kolegów, że tak bardzo upokarzają dziewczynę. Wstyd mu, że sam ich zaprowadził do klubu, gdzie Ania się rozbiera. Zdał sobie sprawę, że teraz nie będzie miała życia w szkole. To nie jest dziwka, tylko tancerka. Pomóż, to człowieku. Jak zareagował? No, myślisz, że jak zareagował? O, ale ma taką siostrę, że ja nie mam pytań. Ej, zdaję To była siostra! Ej, co jest? To nie moja wina. To jego wina. Ty Karol jest wściekły. Nie pochwala tego, co robi siostra, ale nie pozwala się z niej wyśmiewać. Co tutaj się dzieje? Czy wyście powariowali? Przestań! Karol! Chłopcy! Panowie, a wy tu się tak dobrze bawicie? Nie, nie, co tam nic, macie? Pani profesor, nie porozumie, nie przepraszamy. Proszę dać. Nie, to nie moja.
Karol, przecież to jest Tania. No, co z tego? Niech pani tego nie ogląda. Karol, o co tutaj chodzi? Czy ty możesz mi to wytłumaczyć? No, to chyba raczej nie ja, tylko moja siostra. Moja uczennica jest stripteaserką? Ja nie mogę w to uwierzyć. Do tej pory to była zawsze wzorowa uczennica. Ja nie wiem, co tej dziewczynie strzeliło do głowy. Łukasik? Łukasik nie ma? Dzień dobry. Usiądźcie, proszę. Przepraszam, mogę na chwilę poprosić Anię, Janik? Aniu, proszę. Dziękuję. Wychowawczyni Ani, Barbara Gruszka, widziała film z nocnego klubu nakręcony przez chłopców ze szkoły. Jest zszokowana występem swojej uczennicy. Nauczycielka chce wiedzieć, dlaczego tak inteligentna dziewczyna rozbiera się za pieniądze. Ania obawia się, że ten film rozniesie się po całej szkole. Jest jej bardzo wstyd. Usiądź, proszę. Aniu, Aniu, czy ty pracujesz jako stripteaserka? Aniu, ty jesteś na tyle inteligentną osobą, że powinnaś wiedzieć, że tego typu praca... Panie profesorze, ja nie miałam innego wyjścia. Aniu, ja nie rozumiem. Nasi rodzice stracili pracę w Anglii. Teraz no, prawie w ogóle pieniędzy nie przysyłają. Co ja miałam robić? Aniu, ale ty nie możesz się rozbierać w klubie nocnym. Dziecko, ty marnujesz sobie życie. Ale co miałam poradzić? Mój brat też mi już nie pomaga. Nic go nie interesuje. Właśnie rozmawiałam z Karolem. Ani on wcale nie akceptuje sposobu, w jaki zarabiasz. Teraz nie akceptuje? A co wcześniej było? Nie był skory do pomocy. Co myślisz, że pieniądze się z nieba biorą? Aniu, ale przecież są jeszcze inne możliwości. Tak, jakie? W dzień chodzę do szkoły i mam zamiar ją zdać. Zostały tylko wieczory. Zdam maturę i pójdę do jakiejś normalnej pracy. Aniu, to jest pracy. Wykluczone. Posłuchaj mnie, w szkole jest taki fundusz zapomogowy. Ja porozmawiam jutro z panem dyrektorem i z panią wicedyrektor. Aniu, jestem pewna, że w tej sytuacji będzie możliwe uruchomienie tych środków dla was. Myśli pani, że byłaby taka możliwość? Aniu, ja jestem tego pewna. Dziękuję, pani profesor. Chwileczkę, zaraz skończymy. Okej. Okay. Aniu, ale obiecaj mi, że już więcej nie będziesz się rozbierać. To nie jest praca dla ciebie. Obiecuję, pani profesor. A mogę już iść? Idź. Gruszka jest naprawdę spoko. Oczywiście nie cofnę tego, co się stało. Wszyscy już wiedzą, że tańczę w klubie. I nigdy jeszcze nie było mi bardziej wstyd. Ale najgorsze jest to, że mój brat się do mnie nie odzywa. Nina po prostu ma teraz taki okres. Rodzice Niny Stępniak z gimnazjalnej 2 D zostali wezwani do szkoły. Wychowawczyni Jolanta Żabińska uświadamia ich, że córka ma problemy. Nie wiedzą, że dziewczynka zaczęła się ciąć. Czy państwo wiecie, że Nina się okalecza? Słucham? To niemożliwe. Dzisiaj rano na WF-ie nauczyciel zauważył, że Nina ma ranę na ręce, jeszcze świeżą, ciągle krwawiącą. Okazało się, że ma pocięte całe przedramię. Słucham? Nie, no ja w to nie wierzę, nie uwierzę. U hienistki przyznała się, że się okalecza. O Boże. Ale co pani do nas mówi? Ja nie wiem, może ona ma poczucie, że zawiodła państwa oczekiwania. No bo zawiodła, ale to jeszcze nie jest powód, żeby robić sobie takie rzeczy. No jak widać, dla niej jest. Ja bardzo bym chciała porozmawiać z córką, dobrze? Dobrze, oczywiście. Bardzo proszę za mną. Nina, pozwól z nami, dobrze? Klasa 2D, zaczekajcie jeszcze na korytarzu, dobrze? Chwileczkę. Nina jest załamana. Jej matka, widząc to, zaczyna powoli rozumieć, że córka przeżywa kryzys i rzeczywiście nie radzi sobie z nadmiarem zajęć, które na nią nałożyli. Ninka, kochanie, dlaczego nam nie powiedziałaś, że jest ci tak ciężko? Ja nigdy nie będę taka, jakbyście chcieli. No, czyli jaka? Nina. Czyli idealna. Nie jestem w stanie pogodzić tych wszystkich rzeczy. Pianino, basen, jazda konna, a do tego jeszcze szkoła. Jestem tępakiem. Ale co ty wygadujesz? Do nas mówisz? Nigdy nie pójdę do liceum. Rozumiesz? Nigdy. Musisz się z tym pogodzić. Ale Nina, pani Żabińska obiecała, że porozmawia z panią od matematyki i na pewno ta da ci jeszcze jedną szansę.
No przecież powiedziałem ci to wczoraj. Wczoraj mi mówiłeś, że jestem waszą porażką. Ninka, to nieprawda. Ależ przestań, Nina. Prawda, ja wiem, co myślicie. Żałujecie, że macie takie głupie dzieci. Nina! Co ty wygadujesz? Nina, zaczekaj! Ninka! Rodzice są w szoku. Nie przypuszczali, że córka jest w aż tak złym stanie psychicznym. Nina, kochanie, nigdy tak nie mów. Jesteś dla nas najważniejsza na świecie, rozumiesz? Ale mamo, ja już nie daję rady. Wiem, ja cię bardzo przepraszam. Ja dopiero teraz to widzę. Dlatego rezygnujemy ze wszystkich zajęć pozaszkolnych. Dopóki nie wyjdziesz na prostą w szkole, dobrze? Ale teraz już jest za późno. Na nic nie jest za późno, Nineczko. Wszystko będzie dobrze, pomogę ci się uczyć. Przecież ty masz pracę. Nie ma problemu, dla ciebie wezmę urlop. Słuchaj, Nina, do końca roku jest jeszcze troszkę czasu. Na pewno wszystko poprawisz, jestem pewna. Wszystko się ułoży, zobaczysz. Ja myślałam, że już jest za późno. Wszystko będzie dobrze. Nie jest za późno. Ja porozmawiam w twojej sprawie z nauczycielami. Tylko musicie mi państwo obiecać, że zgłosicie się do poradni psychologicznej. Tak, do psychologa? Po co? Przecież ja już więcej tego nie zrobię. Nina, musisz iść do psychologa. Dopilnujecie tego państwo? Dopilnujemy tak, tego, oczywiście. Nie ma problemu. Dopilnujemy wszystko. Teraz naprawdę wierzę, że się uda. Rodzice i wychowawczyni okazali mi wielkie wsparcie. Nie podejrzewałam, że to możliwe. To ja, Ninka. Zaczynamy od matematyki, tak? No i matematyce nie odpuścimy. Rodzice Niny zrozumieli, że bez ich pomocy dziewczynka sobie nie poradzi. Pomogą jej w nauce i pozwolą zrezygnować z zajęć dodatkowych. Przynajmniej dopóki ich córka nie wyjdzie na prostą w szkole. Karol. Tymczasem Barbara Gruszka, wychowawczyni Ani Janik, chce porozmawiać z jej bratem Karolem. Nauczycielka chce, żeby rodzeństwo się pogodziło i żeby Karol zaczął pomagać siostrze w obowiązkach domowych. Wiesz, Karol, Ania robi to, co robi, trochę z twojego powodu. Zdajesz sobie z tego sprawę? Co ja mam do tego? Karol. Ania podjęła wieczorną pracę, bo nie chce zerwać szkoły. Nie mogła sobie innej pracy znaleźć. Mogła. Ale gdzie ty byłeś? Ale w jakim sensie? Nie pomagałeś jej. Kurde, no wiem. Karol, ale... Ania wiele razy cię prosiła, żebyś podjął pracę, a ty to lekceważyłeś. I teraz została całkiem sama. Może ma pani trochę racji. Ja wiem, że to jest bardzo trudna sytuacja. I tak naprawdę to ani ty, ani Ania nie powinniście jeszcze zarabiać na utrzymanie, ale jest jak jest, Karol. I twoja siostra nie powinna być teraz sama, ty nie powinieneś się na nią obrażać. Dobra, wie pani co, ja porozmawiam się z siostrą, dobra? Karol głupio się czuje, kiedy dociera do niego, że to on też zawinił. Siostra pracowała w nocnym klubie, a on nie przejmował się, skąd bierze pieniądze na życie. Chce ją za to przeprosić. Przepraszam. Gruszka mi powiedziała, że zachowałem się jak gówniarz i miała dużo racji. No jasne. Słuchaj. No słuchaj, przepraszam. Zostawiłem cię z tym wszystkim na lodzie. Sama musiałeś praktycznie zarabiać na nas dwojga. Karol, nie no, nie przejmuj się, naprawdę, jest już okej. Ale... Nie no, serio, głupio mi strasznie. Nieważne, serio. Właśnie ważne, słuchaj. Ten znajomy kumpla ma jakąś myjnię samochodową, mogę tam pracować wieczorami, ewentualnie w weekendy. Oszalałeś, ty musisz się uczyć. Nie, to ty musisz się uczyć i zdać maturę. Ja sobie jakoś dam radę. Karol zrozumiał, że muszą sobie z Anią nawzajem pomagać. Cała odpowiedzialność za utrzymanie domu nie może spoczywać tylko na niej. On obiecał, że znajdzie dodatkową pracę, a ona przestanie tańczyć w klubie. Ej, wypieprza jeden z drugim! Poszedł już! Ja pierdzielę, banda debili, no. Dzięki, naprawdę. Spoko. Kretynie. Znam moją siostrę i wiem, że ten cały striptease to musiał być dla niej niezły hardcore. Gruszka miała rację, w ogóle nie wspierałem. Ale teraz się wszystko zmieni. Koleżanki dręczą Paulinę Markiewicz, bo ma nadwagę i duży biust. Na WF-ie oblewają dziewczynę czerwoną farbą, potem zmuszają do założenia stroju klauna. Cała klasa wyśmiewa się z niej. Uwaga, uwaga, drodzy uczniowie, oto jak wygląda wielka klaunica. Nienawidzę ich wszystkich. Co ja im zrobiłam, że się mnie czepiają? Nigdzie nie pójdziesz. Marek Hajduk chce wyprowadzić się z domu, bo mama zmusza go do nauki. Nie interesuj się już moim życiem. Stoj, stoj, stoj! Chłopak z głodu kradnie pizzę i zostaje zaatakowany przez ochroniarzy restauracji. Dobra, zostaw go! Pobity nastolatek próbuje dostać się do szkoły. Zakrwawionego ucznia znajduje dyrektorka. Marek, powiedz coś po moją mamę!